100 g drożdży rozpuszczam w 3 łyżkach 18% śmietany. Następnie dodaję je do 500 g przesianej mąki pszennej i dodaję pozostałe składniki. 2 całe jajka, 3 żółtka, 250 g masła lub margaryny oraz 100 g cukru pudru. Całość dokładnie mieszam łyżką, a zaraz zabiorę się za wyrabianie ciasta dłońmi. Nasze ciasto drożdżowe przykrywamy i odkładamy na 1 godzinę do wyrośnięcia. Po tym czasie wykładamy na blat podsypany mąką i dzielimy na 3 równe części. Jedną z nich zostawiamy i wałkujemy na kształt prostokąta. Z kolei wykładamy 1/3 gotowej masy makowej. U mnie puszka o pojemności 850 g. Zawijamy w roladę i tak samo postępujemy z pozostałymi składnikami. Pamiętajcie, aby łączenie ciasta znajdowało się od spodu. Zawijamy w papier do pieczenia, zostawiając około 2 cm luzu. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 40 minut. Nasze pyszne rolady makowe są gotowe. Ja życzę Wam smacznego i zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału.